co, to jest teraz kolejny mecz o wejście do drabinki wygranych, finał drabinki wygranych, tam już Diczeka, który razem ze mną będzie to komentował. Tak, będę komentował również następną. Tutaj się bardzo zhypowaliśmy na ten pojedynek, dlatego jest hype! No. Jest hype, dobra. No i póki co ring dominuje. Nightmare na bior. Widać, że ring to jest tierowa dziwka, bo Ivy jest za słabo, więc Viola OP. Ale Viola ma 14 lat, dlatego jest ready. Patrz, jaka tego jest. Dobrze, wracamy tym razem do walki Tyson Kalibura 5. Uwej, błąd Kiryu będzie go słono kosztował. Słono, rozumiesz, powiedziałem tak. I tutaj słonek, słonek kosztował. No, tanie WSK u Nightmare'a nie jest tak dobre jak w poprzednich częściach. To, które dostał teraz jest trochę karany chyba nawet, także ogólnie jego WSG jest... Nie, podoba mi się ten tier, bo widzę, że tutaj ona ma... A, chodzi ci o Viola tier, tak? Tak, Viola tier. No, no 14 legit, to jest coś dla mnie. O, ale widzisz, że Link sobie leci cały czas w kurs, po prostu leci w kurs. Stwierdził, że Ivy jest za słaba, no i wybrał takie kurs. No cóż, no on teraz walczy, niechby to nie było z hitem, tak? Więc musi jednak tutaj... Tak, ale aczkolwiek myślę, że... To jest większość, co sobie poszedł. No właśnie, coś kogoś mi to brakowało, kota, ale od tego czasu nie ma. Kot przegrał w Street Fighter Piosteken i postanowił wrócić do domu. Tak, nic więcej go to nie interesuje. Kot jest free. Tymczasem mamy, no jakby nie było, dominację ringa. Ale tutaj no jest Kiryu jeszcze parę... Oczywiście się nie poddaje. Tak, pokazał kilka. Chwilą z kolei widzieliśmy, że Viola ma dość słaby zasięg rzutów, tak, troszkę balansuje tę postać, biorąc pod uwagę resztę jej arsenału. Krótkie rączki, ale długie paznokcie. Krótkie rączki, ale grube combo. Tak. Ważne, aby dobrze brała. No i tutaj teraz taki patient match. No i tutaj jednak bardziej ciepły był ring. Jak widzisz na ekranie, excellent. Tak. No i chyba będzie rematch, tak? Rematch. Kiryu nie zamierza. Ring chyba zapomniał, że Viola jest zmanowany dzisiaj. Ładny. No i jeszcze tam chyba tak. Mamy jedną, dwie akcje. O, wrócił kot, z nią tutaj rozmawialiśmy. Tak, były dwie akcje. Powiedzieliśmy, że przegrałeś w trudnieniu z tym fajnym piosenkiem, bo jesteś free, spostaj i wrócić do domu. Ale tym razem wrócił. Ale nie będziesz free w Mortal Kombat, bo tym czytałem, że jakieś stracę można do smoka. Słuchaj, stary. Mam ten... Kuchon go uczy. Podstawy napisane przez Wombata. O nie, przez Wombata to przegrasz. Który najwyraźniej uważa, że kancelowanie to znaczy linkować. To co ci wczoraj napisał, chując do wystarczy. To też, to też. Ja to czy kombat ćwiczyłem wczoraj, ale mi nie wychodziły. Nie czytaj tego, co Wombat. Wróćmy do walki, bo tutaj mamy... Tak, nie rozmawiajmy o śmiesznych, słabych gierkach, tak, rozmawiajmy o Soul Calibur. Na przykład napisał, że bezpieczna overhead linkuje się ze Smoke Bombem. Oczywiście. Ja mówię, czy linkuje? No mówię, on bombuje. Uważa, on... Według niego najwyraźniej kancelowanie... Bo on gra w StarCraft. Aha. Dobrze, wróćmy tutaj do meczu, jest prawie perfekt był tutaj. No i tu Kiryu jest w ciężkiej sytuacji. Ma dwa paski teraz na pocieszenie. Ma dwie podpaski. O, ale Ring to przewidział. Ale dobra, widzicie, jednak zrobił to. Robi to po pewnym czasie, ale chodzi o to, że w tamtej sytuacji... O, Just Gun. Bardzo ładnie, o ja. No, tutaj widzimy klasę tego zawodnika. Widzimy również to, jak Viola jest przegięta. To jest przegięta? Znaczy ona jest przegięta, bo ma 14 jest legit, ale... Bardzo dobrze karę na Wi-Fi. I jeszcze tam prawie ją wziął w tyłek. Będę brał cię. No i jednak, no ale... Okay, ale przewaga to znaczy, że postać nie może się ruszać. Tak, w tej grze no niestety tak jest, że jeśli ktoś ma przewagę, to nie rusza, mamy 20 ruszać, ale czyli tam mam ksapa jakby, tak? Nie możesz się ruszać, bo masz 20. Już za chwilę finał drabinki wygranych. Ale faworyci zagrają. Stay tuned.